Jestem Jacek Burbeks i witajcie w kolejnym Burbeksie na moim kanale. Jesteśmy właśnie w lesie i dziś zwiedzimy dawną jednostkę wojskową. Tu widać pierwsze zabudowania, także zapraszam Was na odcinek. Na tej eksploracji jestem sam. Niestety koledzy, nie ma ich. Eksplorację samemu. I jak widzimy, tam jest pierwsze zabudowanie. Tutaj musiałem przez bagno przejść normalnie. I jak widać, jakieś malowanie pomalowane jest. I tu była składownia rakiet, o ile się nie mylę. Nadal trzeba przechodzić przez jakieś chaszcze i inne takie. Jak to jednostka wojskowa, musiało to być schowane w lesie, także musiałem trochę przejść. O, tutaj mamy wejście do głównej hali, gdzie pewnie trzymano to wszystko. Wejdziemy tam i zobaczymy, co się tam kryje. Przesiadłem teraz przez jakieś rośliny. Za dużo tu nie pozostało. I tu, jak widać, raczej była brama wjazdowa, po prostu tam się wjeżdżało. I tu się jechało dalej. Tutaj bezpiecznie unikniesz w wypadku. Jakieś napisy, które jeszcze pozostały tutaj. O, ktoś tu był w 2005. 26.06. Jak widać, to tutaj ten ciężar nie stał. Znaczy nie stoi. Kiedyś stał pewnie. Tutaj pełno dużych szkła, wszystkiego. I tu była brama wjazdowa. To miejsce właśnie powstało w 1962. Jako właśnie baza rakietowa 11 Dywizjon. No, to był 11 Dywizjon Obrony Rakietowej dokładniej. Czyli przeciwlotnicze. I w którą stronę idziemy, na coś natrafić, nie wiem. Tutaj cały czas kolce się jeszcze wbijają, jak idę. Tym miejscem mam wiele wspólnego z historią. W końcu podczas wojny funkcjonowało to. O, tutaj kolejne zabudowanie. Czyli tam brama. I tu idziemy. Ja te informacje czytałem dosyć niedawno, więc dużo też nie zapamiętałem. Ale jak coś sprawdzę i się dowiem, no to Wam powiem jeszcze. I tu właśnie idziemy do kolejnego pomieszczenia. Tego 11 Dywizjonu Obrony Rakietowej. To miejsce trochę wygląda, jakby to była budka jakaś czy coś. Jakby tu sprawdzano, czy na pewno to oni. O, coś tu pisze. Wirus, kuźba. Mały budyneczek jakiś. Obejdziemy go naokoło. Tam jeszcze coś jest.
raczej się nie zgubię, mam mapy dobre. I tutaj to wygląda, jakby to było po prostu, nie wiem, jakaś toaleta. Tu z czegoś, albo z rury, albo z prądu to jest, więc myślę, żeby tu było jakaś toaleta czy coś. Toaleta, a nawet i prawdopodobnie prysznicę, chociaż nie wiem, co tu mogło być. Jednak wojsko musiało też tu mieszkać, nie? I spróbujemy pójść w tamtą stronę. Tutaj w sumie to jest. Bo tutaj mogą właśnie być te na wystrzały. Jakieś inne, na przykład do podziemi czy coś. Totalnie nie wiem, jak iść, więc co chwilę będę musiał na mapy patrzeć i przerywać nagrywanie. No, z tego, co tu znalazłem, to tu wynika, jakby tu właśnie były te miejsca na wystrzał. Jakby przeciwnik się przedarł przez zabezpieczenia. Jednym z tych zabezpieczeń właśnie były takie jakby bagna, właśnie przez które musiałem przechodzić. Pełno wody. I to właśnie wygląda, jakby tu był wystrzał, bo tu jest właśnie tak specjalnie wyżej. Pełno drzew. To nawet 4-5 metrów jest już. 3-4. Jako obrona. Prawdopodobnie tam właśnie jest ta woda, przez którą się przedzierałem. Tu jestem ja. I czy coś tu jeszcze znajdę, nie wiem. Obszerne miejsce, ale jednak do eksplorowania jest mało. Słuchajcie, jak myślałem, że tu nic nie znajdę, tak tutaj właśnie coś jest. Właśnie tutaj obok centralnie. Czyli tak jak myślałem, właśnie tutaj jest. Tu tutaj był ostrzał, a tu kolejne zabudowanie, które ja oczywiście nie wiem, do czego służyło. Ale coś w rodzaju schronu. Albo centrum dowodzenia jakieś. A nie, to wygląda, jakby to były garaże na jakieś pojazdy. Ewidentnie. O, jeszcze są napisy. Nie wolno gasić wodą urządzeń elektrycznych pod napięciem. Czyli mogły tu być urządzenia elektryczne. Napisy pozostały. Ale miejsce już jest niefunkcjonalne. To wygląda jak jakieś przejście. Wbiłbym się tu z fleszem. Bo tam coś jest jeszcze. Ale nie wiem, czy dam radę tam wejść. Tutaj oczywiście graffiti. Tam jakby woda, albo jakieś zwierzę, albo ktoś. Dobra, to woda. Tak kapie. Wczoraj się przestraszyłem. Tu analogicznie to samo, co po drugiej stronie raczej. Wejdę tam na górę w ogóle. Obczaić.
Tutaj po prostu kamień jakiś czy coś i... Jak blacha, tylko że plastik. I to wygląda jakby to była... Jakiś pisuar czy coś, bo jest nisko, albo jakiś lew. No ale idziemy dalej. Chyba, że tutaj coś będzie jeszcze. Ale ciemno, flesza zapala. Gdyby nie zapalił flesza, bym się nie dowiedział, że cokolwiek jest. Uhuhu. I tak słabo świeci ten flash. Jest tu strasznie ciemno. Kibel, no to tutaj mogło być właśnie bardziej takie mieszkalne pomieszczenie. Mam drugi telefon, tylko chyba nie wiem, czego wziąłem. Ale strasznie ciemno. Chyba spróbuję znaleźć ten drugi telefon i zapalić flesza, żebyście mieli lepsze światło i żebym ja miał lepsze światło. A jak nie wziąłem go, no to lipa trochę. Tu jest straszne echo. Wziąłem. Nie wiem, ile to więcej daje, ale plecak tu zostawię. I tu był kolejny pokój jakiś. Myślałem, że nic tu nie znajdę, patrzę, a tu takie wielkie coś. Ale jest strasznie ciemno. Kolejne. To jednak biorę plecak. Plecak jednak ważny, żeby mi go nie wzięli. I się tam wciskamy teraz. Tu też jakieś napisy. I tu było światło jak nic zapalane. Uhuhu, tu coś jakby zwisało. Druga ewakuacja. Czyli tam, gdzie wszedłem, to jest droga ewakuacji. Tutaj robi się ciekawie. Jakiś numer. Krzyż. Znaczy to wygląda jak krzyż. Ale pewnie to nie jest krzyż. I mnie zabijecie w komentarzach. Bo nie wiem, co to za znak niestety. Coś tam spele. I tu jest chyba to wyjście. To co widziałem. Tak. Piasek. Dobra, czyli tu jest tu. Ale było creepy. Taki klimat, że czujesz się jak w schronie na wojnie. A jednocześnie jest ciemność. Ostatnie pomieszczenie. Najciekawsze może nie jest, ale jest pełno napisów. Pełno osób tu było.
echo. Także idziemy dalej. Idziemy do góry. Tutaj jest koniec tego urbexu. Ja byłem Jacob Urbex. Zapraszam was na więcej odcinków, które są na moim kanale, żebyście oglądali. Zapraszam was do subskrypcji, do lajka, żebyście byli na bieżąco, subskrybujcie właśnie. I do kolejnego urbexu, który pojawi się już za tydzień. Także siema.